Marek, Edek oraz Adam są na złomiarskiej ekspedycji w województwie świętokrzyskim. Jednak awaria pozbawiła ich złomowozu. Uszkodzone auto ma zabrać ekipa Olmetu. Połogie wzywa. Ja Dawaj. Przejdzie, śmiało. Kręć. To... Powiedz mi, co byście tu wyprawiali? Coś ty tu robił? Kura. Platforma tam była w tej wodzie. 800 kilo ważyła. Tym wyciągałem ją. Dlatego się rozsypała tam. Posłuchaj, Mareczku, miał prawo. Dawaj, wciągaj go. Nie mamy czasu, wy. Dobra, dawaj go. Laweta stoi o krok od auta. Doświadczona ekipa nie powinna mieć żadnych problemów z załadunkiem. Edka czekają ostatnie minuty za kółkiem wysłużonej maszyny. To co? Kierowca do wozu. Nie urwie ci połowę auta? Dawaj go. Nie, za tamto nie urwę. Nie? No teraz uwaga, ruszamy. Możesz jechać, no. Tak. Jeszcze lekko koła w lewo. Tu się, Edku, trzymaj tego, wiesz? No. Ja tu patrzę, żeby to wlazło, wiesz, równo. No, żeby się, bo będzie na styk. Tam wejdzie? Ja. Jeszcze trochę w lewo, troszeczkę. I teraz prosto, prosto, na maksa. Wyprostuj. Auto jest tak pognite, że uważaj. Jak je wciągniemy, to będzie normalnie cud. Tak? Nie wiadomo, czy się zaraz nie rozleci coś. Czy coś nie odskoczy. Lekko jeszcze w lewo. Nie, w odwrotną. O, tak. Dobra. Stoi? Jest gitara. Krzysiu, teraz zapnij. Adziu. Wiesz, że mi naprawdę szkoda tego samochodu? W Czechach byliśmy, w Niemczech byliśmy, no. Kawał Polski zwiedziliśmy. Na wszystko przychodzi koniec. I na naszego busika też przyszedł koniec. Szkoda go. Ale będzie nowy, Marek. Masz rację. Słuchaj, nie mieliśmy strat żadnych, wszystko ładnie, pięknie. Kończymy. Mój szef dał mi kasę, żeby ci zapłacić. Powiedział, że współpraca z tobą ma być przyjemnością i jest. Tak. Umawiam się z Przemkiem 1200 zł. Jest gitara. Dobrze. Zawsze możecie na nas liczyć, chłopaki. W ten sposób zbieracze pozbyli się problemu, a przy okazji Marek odzyskał pewną sumę, którą zapewne zaraz utopi w kolejnym aucie. Dobra, jedziemy, Edziu, muszę tam wejść.